Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Grażyna Polakowska-Łaszkiewicz. Jestem nauczycielem zespołu szkół nr 1 imienia Władysława Grabskiego, kształcącym uczniów na profilu technik reklamy. Bardzo miło jest mi powitać wszystkich zgromadzonych, zainteresowanych naszym kierunkiem. Miejmy nadzieję, że spotkamy się we wrześniu na żywo i że zostaniecie naszymi uczniami. Chciałabym jeszcze teraz o przedstawienie się pani profesor, która również uczy i prowadzi zajęcia na tym kierunku. Bardzo proszę. Dzień dobry, ja nazywam się Dorota Jakima. Jestem nauczycielką, która uczy na kierunku technik reklamy. Uczę przedmiotów zawodowych wraz z koleżanką panią Grażyną Polakowską-Łaszkiewicz. Uczymy przedmiotów zawodowych takich jak projektowanie graficzne, projektowanie kampanii reklamowej, pracownia przekazu reklamowego oraz innych przedmiotów w starszych klasach, które łączą się z nauką w tym zawodzie. Jest to zawód bardzo ciekawy, który wychodzi naprzeciw obecnym trendom. Także kształcimy uczniów, którzy uczą się wielu ciekawych rzeczy, a jakich, to uczniowie wam nasi, to są uczniowie klasy drugiej, którzy za chwilkę się zaprezentują i przedstawią, czego się uczą oraz jakie są ich doświadczenia oraz przemyślenia podczas nauki w tym zawodzie. Zapraszam uczniów, proszę o zabranie głosu. No to nazywam się Klaudia. Ja nazywam się Adam. Jesteśmy uczniami drugiej ATG właśnie na profilu technik reklamy. Oznacza to, że jesteśmy drugą klasą w naszej szkole po gimnazjum właśnie na tym profilu. Jeśli chodzi o przedmioty, jakie mamy ze strony teoretycznej, jest to przekaz reklamowy, reklama, a ze strony praktycznej właśnie z panią Grażyną i panią Dorotą mamy pracownię przekazu reklamowego, pracownię kampanii reklamowej i pracownię projektów. Tak. Poza tym dwa razy w całej naszej szkolnej karierze odbywają się praktyki właśnie związane z tym zawodem. Udajemy się wtedy do przedsiębiorstw. W tym roku nie było to niestety możliwe ze względu na panującą pandemię, ale nasza szkoła sobie świetnie z tym poradziła i został dla nas przygotowany specjalny projekt, akurat który obecnie wykonujemy przez cały miesiąc. Robimy różne ciekawe rzeczy, na przykład projektujemy w Corelu, Illustratorze. To zależy właśnie od tego, w jakim programie jest nam po prostu lepiej. Ale mamy też właśnie takie projekty i robimy różne ulotki, wizytówki, papiery firmowe. Mamy również różne sesje fotograficzne, które dzisiaj właśnie odbywaliśmy. Robimy kampanię jakby reklamową dla cukierni Crazy Ciacho. Tak, ja chciałabym tutaj dodać, że przedmiotem praktyk jest kampania reklamowa dla cukierni. Cukiernia chciałaby, aby wykonać dla niej sesję fotograficzną, a również, aby nagrać spoty radiowe i telewizyjne, jak też przygotować materiały reklamowe typu katalogi, loga, bądź różnego rodzaju gadżety, jak również ubiory firmowe. W związku z tym nasi uczniowie zaprezentują swoje prace, swoje zdjęcia, jak również filmiki, jakie wykonali podczas tworzenia sesji do właśnie takiej cukierni. Zapraszamy Was do prezentacji. Sekunda.
kolega właśnie zaraz udostępni zdjęcia z innego urządzenia, więc prosimy o chwilę. A może w tym czasie, Klaudio, a powiedz nam, jak sobie poradziliście przy tworzeniu studia fotograficznego w domu, jakich użyliście przedmiotów, czy może jakiego pomieszczenia, aby przeprowadzić taką sesję? No to jeśli chodzi o sesje zdjęciowe, no to jakby nie dużo potrzeba, jednak my mamy softboxy, pracujemy też na aparatach, bo posiadamy i zrobiliśmy sobie takie małe mini, taką mini sesyjkę właśnie w naszej piwnicy. Tak, właśnie w waszej piwnicy. A czy byłaby możliwość obejrzenia oczywiście jakąś kamerką, czy popatrzenia na wasze studio, jak ono wygląda? Możemy udostępnić. Możecie udostępnić po prostu filmik, ewentualnie możecie udostępnić zdjęcia. Zdjęcia. Adam nie ma dostępu do tego udostępnienia. Jakby. Możemy pokazać filmik właśnie na telefonie. Dobrze, proszę bardzo. Oczywiście warunki są takie, że wiadomo, że spotyka nas co krok różnego rodzaju niespodzianka. Musimy się z tym jakby liczyć, więc poprosimy o udostępnienie filmu na telefonie. Natomiast po tym pokażemy wam, jak wyglądał przebieg sesji mającej na celu wykonanie szyldów reklamowych przez uczniów dla takiej właśnie cukierni. Czy Adam już jesteś? Tak, już jestem gotowy, ale jeśli chodzi o dalsze udostępnienie, to prosiłbym jednak, by zrobiła to właśnie pani ze względu na to, że po prostu nie mam uprawnień do udostępnienia. Nie wiem, jak to się stało. Rozumiem, dobrze. To poprosimy panią profesor, aby teraz przedstawiła sesję filmową, jeśli jest taka możliwość, z pracy uczniów. Dobrze, czyli prześlę teraz, pokażę, udostępnię, kochani, wam wszystkim sesję akurat, która została przygotowana pod kątem tych szyldów, o której wcześniej wspomniała koleżanka. I będziemy oglądać sobie firmy stworzenia szyldów. Jeszcze tylko sprawdzę, czy z udostępnieniem jest poprawnie, żeby wyświetlały nam się jeszcze raz, żeby nam się udostępnił również dźwięk. Czy widać jest? Praca nad tym szyldem była dość pracochłonna, ale myślę, że warto było poświęcić trochę czasu. A jak dokładnie wykonałam ten projekt, przedstawił dalej. Produkt, który miałam, był w niezbyt dobrym stanie, czyli okurzony i miał wiele wyżłobionych miejsc, których nie miałam czym załatać, więc postanowiłam go ulepszyć tym, co znalazłam w domu, czyli białym kartonem i taśmą dwustronną. W przyklejeniu kartonu pomalowałam całość farbą. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, czy było widać? Tak, tak. Dobrze, wszystko jest ok z głosem i z widocznością. Także dobrze, poprosimy o inny rodzaj filmiku jeszcze, żeby zaprezentować kilka rodzajów działalności naszych uczniów. Dobrze. To w takim razie kolejny film.
Zrobienie szyldu zaczęłam od wycięcia owalu ze styropianu, po czym wzięłam czarną farbę akrylową i pomalowałam go. Następnie wydrukowałam litery i ułożyłam je na styropianie. Potem wzięłam gwoździe i po kolei wbijałam w miejsca konturu liter. Po skończeniu wbijania zdjęłam kartki papieru, wzięłam włóczkę i obwijałam wokół gwoździków. Ostatnim krokiem było wycięcie i pomalowanie loga ze styropianu. To były przedstawione filmiki. Jeszcze jeden postaram się pokazać. Taki króciutki. I teraz, moi drodzy, chciałabym Wam pokazać, jak wyglądają efekty końcowe, przygotowane już wizualizacje szyldów. Proszę mi przekazać tylko, czy widać? Tak. Dobrze. To są szyldy przygotowane właśnie w ramach praktyk zawodowych przez naszych uczniów. Tak jak tutaj na poprzednim zdjęciu jest przygotowany szyld, który jest opatrzony efektem świetlnym, czyli mamy LEDy, mamy elementy takie, które nadają efekt 3D. Mamy oczywiście wizualizację, bo też zależało w zadaniu, było określone, żeby to było przedstawione jeszcze na jakimś budynku na przykład. Tu mamy kolejną, bardzo ciekawą pracę. Możecie, posłuchajcie, zauważyć, że te prace są na bardzo wysokim poziomie i pomimo tego, że przygotowują to uczniowie klasy drugiej, to ja myślę, że spokojnie taki szyld na pewno nie powstydziłaby się powiesić nie jedna cukiernia. Także bardzo ciekawe formy, podświetlane. Uczniowie naprawdę bardzo dużo, można powiedzieć, wkładu, czasu i wysiłku poświęcili właśnie przygotowanie takich szyldów. Tak jak tutaj można zauważyć, jak świetnie wygląda już ta wizualizacja tego szyldu na budynku. Także nasi uczniowie naprawdę mają się czym pochwalić, dlatego że ich prace są wykonywane na bardzo wysokim poziomie, są bardzo staranne i jeżeli bym mogła tutaj dodać, to jeszcze chciałabym przechwycić taką informację, przemycić Państwu, że nasi uczniowie często odbywając praktyki zawodowe w różnych agencjach reklamowych, jakby nawiązują współpracę już z określoną agencją i bardzo często w czasie nawet szkoły już tam pracują. Pierwszym elementem tworzenia mojego zdjęcia było zrobienie ciasta. Moje pierwsze studio składało się z podkładki poniesionego papieru do pieczenia, rozgruszonej czekolady oraz sitka z kakao. Ciasto położyłam na osobnej desce. Całe studio oświetliłam lampką biurową. Moje drugie studio składało się tylko z koca i lampek zwisających przy ścianie. Wykorzystałam tu światło dzienne. Niestety powstanie drugiego studia nagrałam następnego dnia po zrobieniu zdjęcia, dlatego ciasta nie ma na filmie. Dobrze. Tak, prezentuje się miejsce, w którym będę fotografować. Tu jest źródło światła, czyli światło słoneczne. I będę doświetlać wszystko blendą. I'm too young to feel so numb, 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 numb. You could be the one to. Tu bez dźwięku, ale jakże efektowne zdjęcia będą. Także za chwilę zobaczycie.
stworzenie z prostych materiałów, z tego co mam, fajnie na nas. Jeszcze okazuje się, że są świetnymi kucharzami. Fotografia produktowa do zdjęć użyłam wszystkich produktów przedstawionych na filmiku. Postanowiłam na światło dzienne, a moim tłem była kolorowa kartka oraz kawałki papieru do pieczenia. Fotografią produktową. A teraz, moi drodzy Państwo, szanowni goście, którzy dzisiaj jesteście razem z nami, chcielibyśmy Wam pokazać, jak wyglądają efekty właśnie fotografii produktowej. Moim zdaniem śmiało do katalogu, do reklamy, nawet bym powiedziała liczących się czasopism, jak najbardziej się nadaje ta fotografia. Te fotografie. I to wykonywali uczniowie klasy drugiej. Między innymi te osoby, które tutaj widzicie, czyli tych dwoje młodych ludzi, ale również ich koledzy z klasy. No jakoś mi za szybko przebiegło jeszcze to zdjęcie. Dobrze. Moi drodzy, chciałabym Wam jeszcze zaprezentować, bo nasi uczniowie nie tylko robią filmy, nie tylko przygotowują świetne i opracowują świetne zdjęcia produktowe, również przygotowują bardzo ciekawe formy plakatowe. Uczniowie pracują w różnych programach graficznych. Są to zarówno programy do tworzenia grafiki wektorowej, takie jak Corel, jest to główne nasze narzędzie pracy, jak InDesign, również takie programy jak Photoshop, jak Adobe Illustrator, jak na przykład jeszcze Photopea, jak edytor do składania druku InDesign. Także bardzo dużo i ciekawych programów, które są jakby szeroko stosowane w różnych agencjach reklamowych. Więc nasi uczniowie tak naprawdę są już naprawdę, ale to bardzo dobrze przygotowani do przyszłej pracy. Także tutaj naprawdę należy wypowiedzieć te słowa, że przygotowujemy już konkretnie do pracy, że uczniowie mają już zapewniony start, taki w życiu. Jeszcze pokazałabym katalogi, które przygotowywali, katalogi też produktowe i to nie są, proszę Państwa, no osoby gdzieś tam oczywiście są pobrane z darmowych stron, ale te katalogi, które tworzyli uczniowie, są robione przez nich, wykonywane. Więc można powiedzieć, że śmiało mogą pracować w agencji reklamowej i mogą przygotowywać różne produkty reklamowe, ulotki, foldery, katalogi. W ten sposób zaprezentowaliśmy właśnie pracę naszych uczniów. Jeśli chodzi o różnego rodzaju fotografie i fotograficzne plenery, to uczniowie biorą udział również w plenerach. Tutaj koleżanka prezentowała? Nie, chyba, tak? Nie, to koleżanka będzie prezentować. Dobrze.
biorą udział w plenerach. Są to plenery tak zwane wirtualne. Ja za chwilkę przedstawię kilka zdjęć, które wykonali uczniowie w ramach takiego pleneru fotograficznego. To jest plener tak zwany wirtualny. Już momencik. A ja bym podziękowała w tym momencie naszym uczniom, Klaudii i Adamowi, bo wiem, że pełnią jeszcze dzisiaj bardzo ważną funkcję, bardzo ważną rolę, ponieważ będą reprezentować samorząd szkolny, więc dziękujemy Wam serdecznie za to, że przedstawiliście od strony uczniów zawód technik reklamy i myślę, że poznacie jeszcze na spotkaniu samorządu uczniowskiego uczniów, którzy właśnie są z nami teraz na spotkaniu dla technika reklamy. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie. No, bardzo dziękujemy również. Też również dziękujemy tak. I bardzo polecamy naprawdę. Tak. I zapraszamy, tak jak już mówiła Pani Grażyna, właśnie na kanał samorządu równo 18. Dziękujemy. Ja jeszcze tylko skończę wątek plenerów fotograficznych, ponieważ uczniowie w ramach swojej nauki zawodu również mają naukę fotografii. Przedstawię kilka zdjęć, które uczniowie wykonywali. Właśnie są to zimowe zdjęcia na tak zwanym plenerze. Proszę zobaczyć, zwrócić uwagę, tutaj kierowano się szczegółami. Czyli mieliśmy zwrócić uwagę na detale. I to jest właśnie sesja, która ma jakby pokazać detale i zimę. Myślę, że opanowanie aparatu naprawdę jest dobre już, a są to uczniowie drugiej klasy albo i powiedziałabym bardzo dobre. Także zwróćcie uwagę, że ujęcia oraz kompozycje tych zdjęć są naprawdę ciekawe i można by było je spokojnie umieścić w katalogu chociażby dobrej firmy reklamowej. Ja jeszcze chciałabym tak na koniec pokazać filmik, który również nagrali uczniowie klasy o profilu technik organizacji reklamy, który teraz jakby już kończy naszą szkołę, ale to jest bardzo pokrewny kierunek do technika reklamy. Więc jeszcze postaram się pokazać. Długo będę w czwartej technikum. I pewnie wielu z Was teraz sobie zadaje pytanie, jaką szkołę wybrać. I nie dziwię Wam się, bo nie dość, że przed Wami ciężki wybór, to jeszcze w dodatku nie możecie zobaczyć tych szkół sami. Ja Wam nie odpowiem na to, którą szkołę wybrać. Ja Wam mogę powiedzieć tylko, dlaczego Podwale. Podwale to nie tylko ładny i zadbany budynek, ale przede wszystkim ludzie, którzy tę szkołę tworzą. Nauczyciele są bardzo wyrozumiali i chcą nas jak najlepiej przygotować do egzaminów, zarówno tych zawodowych, jak i do matur. Nauczyciele zawsze służą radą i dobrym słowem. Jest super, ma super ludzi, super kadrę nauczycielską i super atmosferę. Są i nauczyciele, którzy mają bardzo długi staż w pracy i mają bardzo dobre podejście i w ogóle sposób, w który uczą, jest naprawdę dobry. Przedmiotów ekonomicznych uczą najlepsi nauczyciele z ogromnym doświadczeniem w tym temacie, co rzeczywiście sprawdza się, kiedy już nawet podczas szkoły my wychodzimy poza jej mury i czy to na praktykach, czy na stażach, czy kiedy podejmujemy pracę, chociażby na wakacje, czy nawet w roku szkolnym u pracodawcy, którego poznaliśmy na praktykach. Wtedy widzimy, że to, co wynieśliśmy ze szkoły, rzeczywiście przekłada się na rynek pracy. Moi drodzy, Podwale to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy budują tę szkołę i wychodzi im to zawaliście. Szkoła to przede wszystkim ludzie, a w naszej szkole wspaniałych osóbek nie brakuje. Wszyscy są chętni do pomocy. Ludzie są przede wszystkim dobrzy, bo pamiętam, jak w pierwszej klasie
przyszedłem, bardzo przerażała mnie wielkość tej szkoły i ilość ludzi. I myślałem, że ogólnie to będzie mi ciężko się odnaleźć w tej szkole, ale bardzo szybko jakby udało mi się ogarnąć, co gdzie jest. No i też ludzie, atmosfera, która jest w tej szkole, przede wszystkim zachęca, bo jest bardzo luźna. Ludzie nie patrzą się na ciebie z lustrzością, każdy jest dla ciebie przyjazny. I na przykład, nie wiem, tak jak wy pewnie będziecie mieli taki przykład dobry, jak nie wiecie, co gdzieś jest, możecie bez problemu spytać kogokolwiek na korytarzu. Każdy wam powie, nikt was nie wyśmieje, tylko zaprowadzi. Technik organizacji reklamy to chyba najbardziej kreatywny technik w Lublinie. Na tym kierunku zdobywamy wiedzę m.in. z prawa, marketingu, sprzedaży, grafiki komputerowej. Myślę, że to jest bardzo fajna klasa. Podwale to miejsce, w które naprawdę przygotuje do wejścia do świata pracy, kiedy już naprawdę musimy na tym rynku pracy zaistnieć i być wartościowi dla naszych pracodawców. A pracodawcy szukają ludzi, którzy już będą mieli pojęcie o danym zawodzie, którzy już będą wiedzieli, jak mniej więcej poruszać się w danej firmie, o co chodzi, jak działają pojęcia marketingu, sprzedaży. Podwale to też szkoła, która pozwala znaleźć i rozwijać swoje zainteresowania czy pasje. Mamy kółko fotograficzne, kółko dziennikarskie, mamy też chór, więc każdy będzie w stanie znaleźć coś, co go zainteresuje. Nauczyłam się tutaj, że tak naprawdę żaden problem nie jest dla mnie straszny, bo dzięki przyjaciołom, których mam w tej szkole, dzięki nauczycielom, którzy pomagają, jesteśmy w stanie wszystko rozwiązać. Tak naprawdę atmosfera w tej szkole, którą budujemy wspólnie, jest nie do podrobienia. I wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy wybór, jaki mogłam podjąć, mimo że nie jestem z Lublina i podjęcie decyzji o pójściu do szkoły, do której będę musiała codziennie rano dojeżdżać, było dla mnie dosyć trudną decyzją, to nie żałuję. I uważam, że to są największe atuty tej szkoły. Naprawdę, polecam Podwale. To jest twój wybór. Mam nadzieję, że zachęciliśmy was do tego, żeby uczyć się na naszym kierunku w zawodzie technik organizacji, technik reklamy, ponieważ to jest bardzo, naprawdę bardzo ciekawy kierunek i naprawdę oferuje rozwój osobisty, rozwój osobowy, naprawdę można by powiedzieć w bardzo szerokim wachlarzu takich dziedzin. Więc tak jak tutaj uczniowie mówili, każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy teraz z koleżanką czekały na czacie na pytania, jeżeli macie do nas, ale chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć o konkursie, który przewidujemy dla uczniów klas ósmych. Będzie to konkurs fotograficzny Moja szkoła w czasie pandemii i konkurs plastyczny Wiosenny optymizm. Regulaminy obu konkursów znajdziecie już wkrótce na naszej stronie szkolnej, jak również zostaną takie regulaminy wysłane do wszystkich szkół podstawowych lubelskich. Więc proszę śledzić naszą stronę, nasz fanpage, mamy Instagram, więc na pewno informacje o tym też również, o tym konkursie tam również się znajdą. Więc czekamy teraz na pytania. Czy ktoś z uczestników tutaj obecnych w tym pokoju chciałby o coś zapytać? Proszę śmiało. Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o ogłoszone przez nas konkursy, to chciałybyśmy, aby
uczestnicy wykazali się swoją inwencją, pomysłowością i kreatywnością. Żeby to były prace takie, jakie Wam kieruje Wasza wyobraźnia, oczywiście, Wasza kreatywność, więc wiosenny optymizm to jest bardzo szerokie pojęcie i można tutaj zmieścić naprawdę bardzo ciekawe swoje pomysły i rozwiązania. Jak również konkurs fotograficzny Moja Szkoła w czasie pandemii, chciałybyśmy, abyście ujęli takie właśnie szczególiki na tych zdjęciach, czyli takie drobnostki, takie drobne rzeczy, które budują klimat w czasie waszego, na waszym zdjęciu, w czasie robienia tego zdjęcia. To nie jest to, że wy pokazujecie całą klasę, jak siedzi sobie, wy pokazujecie pewien szczegół w tej klasie i to powoduje, że zdjęcie jest interesujące. Także bardzo zachęcamy. Oczywiście możecie fotografować swoimi smartfonami, jako że one mają w dzisiejszych czasach bardzo dobre parametry zdjęciowe. Nie trzeba do tego aż aparatu typu lustrzanka. My preferujemy zdjęcia robione przez uczniów, aby oni się po prostu odważyli budować klimat, a nie żeby na początek tworzyli wielkie dzieła, a my nauczymy ich, co z tego zdjęcia można wyciągnąć, jak można je obrobić graficznie, jak można je potem skomponować, ewentualnie wykadrować, poprawić kolorystycznie, jak zrobić z nich fotomontaż. I to jest naszą pracą, a myślę, że wy się tej pracy poddacie i będą z was naprawdę dobrzy mistrzowie i fotografii, i plastyki. Chciałabym jeszcze dodać, że na naszych zajęciach nie tylko pracujemy na bieżąco przy stanowiskach komputerowych, czyli nie tylko obrabiamy czy wykonujemy jakieś prace projektowe z użyciem programów do grafiki wektorowej czy rastrowej, ale również przygotowujemy sesje. Mamy do tego specjalne wyposażenie studia, więc wykonujemy również zdjęcia takie studyjne w szkole. Dodatkowo chciałabym wspomnieć, że współpracujemy z taką instytucją Galeria Słów, tak, gdzie chodzimy na takie zajęcia, które są jakby na stałe wpisane w harmonogram naszych zajęć, gdzie uczymy się czerpać papier, gdzie poznajemy tajniki typografii, składu tekstu za pomocą takich, powiedzmy sobie, tradycyjnych metod, czcionki, poznajemy pracę Zecera. Także bardzo wiele ciekawych rzeczy robimy. Wychodzimy na różne wycieczki przedmiotowe, do drukarni, robimy wyjścia na przykład na różne targi. Także no i wyjeżdżamy na plenery fotograficzne, takie wycieczki kilkudniowe, które łączymy właśnie z fotografią. Więc naprawdę u nas na kierunku nikt się nie nudzi. Bardzo wiele ciekawych rzeczy można z nami robić i uczyć się i czerpać z tego wielką satysfakcję, mieć z tego fajną zabawę. W dalszym ciągu oczywiście czekamy na pytania. Pewnie się nie odważycie, ale chciałabym was zachęcić, jeżeli oczywiście czujecie taką potrzebę, żeby czegokolwiek się dowiedzieć, to proszę śmiało pytać. Jeżeli nie ma pytań, to bardzo dziękujemy w takim razie za spotkanie, że mogliśmy wszyscy przedstawić wam ten ciekawy kierunek i miejmy nadzieję, że do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.